Rozdział 11. To nie będzie łatwa sprawa, powiedział Miko. Pili w pośpiechu gorącą kawę, którą przyniosła im milcząca gospodyni. Do Lubotynia odchodzą dwa pociągi. Jeden o 7:15, drugi po południu o 14:35. Nie wiem, którym go przewiozą. Wichniewicz między jednym a drugim łykiem kawy wrzucał do plecaka porozwieszane na krzesłach rzeczy. Bukowy wzruszył nerwowo ramionami. To nie najważniejsze. Można przecież przypilnować na dworcu. Grunt, żeby nie było dużej eskorty. Jeżeli się nie mylę, dodał Miko, to więźniów przewożą w osobnych przedziałach. Czasem nawet potrafią opróżnić z pasażerów cały wagon. No to co? Zniecierpliwił się Wichniewicz. W tej chwili nie możemy wiedzieć, jak go będą konwojować i dlatego nie warto się nad tym zastanawiać. Grunt, że w ogóle coś wiemy. Musimy przede wszystkim zdecydować, gdzie go odbijemy. Wyciągnął z kieszeni pomiętą mapę, rozłożył ją starannie, przygładził dłonią. Tu jest Preszów, a tu Lubotyń i granica. Tu, między Pleczewem a Lubotyniem, jest najdłuższy odcinek bez przystanków. I do tego lasy. Zdaje mi się, że to będzie najlepsze miejsce. Bukowy kręcił z powątpiewaniem głową. A mnie się zdaje, że trudno ustalać miejsce. To przecież wszystko zależy od sytuacji. Pięknie, uśmiechnął się Wichniewicz. Ale Miko musi wiedzieć, w którą stronę ma jechać, gdzie na nas czekać. Miko pochylił się nad mapą. Palcami tarł w zakłopotaniu ucho. No dobrze, rzekł z namysłem. Możemy się umówić, ale jak ja tam dojadę, kiedy sami mówiliście, że zaspy? A to przecież cholernie daleko. Wichniewicz rozłożył ręce. Trudno, musimy próbować. No bo jak wyobrażacie sobie nasz powrót? Przypuśćmy, że udało nam się odbić Lasaka i co dalej? Przecież na najbliższej stacji zaalarmują wszystkie posterunki. Zaczną szukać, a w taką zimę niełatwo uciekać. A potem pchać się przez całą Słowację do granicy węgierskiej, dodał Bukowy. W jego głosie zabrzmiała minorowa nuta. Wiecie dobrze, że lubię ryzykować. Kto z nas nie ryzykuje? Przerwał mu Miko. Ja mogę jechać w stronę Lubotynia, ale co będzie, jak stanę w zaspach? Zamilkli. Zrobiło się cicho. Za oknem było jeszcze ciemno. W izbie płonęła słaba żarówka. Spod sufitu mżyła bladym światłem na zasępione i zmęczone twarze. Pierwszy odezwał się Jędrek Bukowy. Co my tak tutaj stoimy, jak na pokucie? Niczego mądrzejszego nie wymyślimy. No jasne, uśmiechnął się Miko. Ja zaryzykuję. Umówimy się na skrzyżowaniu dróg pod Lubotyniem. Pokazał palcem na nikłe kreski na mapie. Znam to miejsce. Kiedyś odwoziłem tam jednych z kierzmarku na polowanie. Jest tam kapliczka, a dalej, może z pół kilometra, leśniczówka. Umówimy się przy kapliczce. A kiedy tam będziecie? Zapytał Wichniewicz głosem, w którym wyczuwało się niepewność. To zależy, którym pociągiem zabiorą Lasaka. Jeżeli rannym, to może zdążę na wieczór. A jak popołudniowym, to na jutro rano. Tak, to jedyne wyjście, powiedział w zamyśleniu Wichniewicz. Bukowy zarzucił plecak na ramiona. Do rannego pociągu nie przywieziono Lasaka. Musieli więc czekać aż do pół do trzeciej. Niepokoili się, czy władze więzienne nie zmieniły planu i nie postanowiły wysłać Lasaka do granicy karetką więzienną. Te godziny przeżyli w wielkim napięciu. Przed drugą byli znowu w okolicach dworca. Wichniewicz obawiał się, by po nocnym nalocie w więzieniu nie rozpoznali go. Ukrył się w niewielkiej kawiarni obok placu dworcowego. Miko zajął stanowisko w zaparkowanym samochodzie. Bukowy bez przerwy krążył między poczekalnią, główną halą dworcową i placem. 11:55 na placu pojawiła się nagle karetka więzienna. Pierwszy spostrzegł ją siedzący w samochodzie Miko. Niezdarna buda zatoczyła szerokie koło i zatrzymała się z boku, przy wejściu do przechowalni bagażu. Po chwili wyskoczył z niej mężczyzna w cywilnym ubraniu. Okrążył samochód, otworzył kluczem tylne drzwiczki i czekał, aż wyprowadzą więźnia. W tym momencie spostrzegł ich również Bukowy. Zbliżył się wolno do karetki. Najpierw ujrzał żandarma z karabinem przewieszonym przez ramię, a potem...
Tak, to był Jasiek Lasak. Wyszedł lekko przygarbiony, z głową wtuloną między uniesione bezradnie barki ze skutymi rękami. Bukowy podszedł jeszcze bliżej. Lasak rozglądnął się, jak gdyby kogoś szukał. Nagle drgnął. Zobaczył Jędrka. Zamienili tylko jedno krótkie spojrzenie i Bukowy minął karetkę. W tej samej chwili Miko wyszedł z samochodu. Z właściwym mu spokojem wolno zamykał drzwiczki. Zatrzasnął je w chwili, gdy tamci ruszyli w stronę bocznego przejścia. Wtedy włożył kluczyki do kieszeni i ruszył za nimi. Widział wyraźnie tamtych trzech, jak szli przyspieszonym krokiem. Minęli halę z kasami bagażowymi, przeszli przez wąski korytarz i znikli za wahadłowymi drzwiami. Na peronie było już tłoczno. Miko zgubił ich na chwilę z pola widzenia, lecz gdy odnalazł tor, z którego odchodził pociąg do Lubotynia, wyłuskał ich spośród cisnących się ludzi. Cywil szedł przodem, za nim Lasak, a na końcu uzbrojony konwojent. Przeciskali się bokiem. Cywil rozgarniał energicznie ludzi, a ci na widok skutego więźnia i żandarma z karabinem rozsuwali się w milczeniu. Wreszcie doszli do pierwszego wagonu za parowozem. Wspili się na stopnie. Chwilę później Jędrek Bukowy wchodził do kawiarni. W kącie pod oknem zobaczył Wichniewicza ukrytego za płachtą gazety. Skinął mu od drzwi. Ten stał bez słowa, ubrał się szybko. Za chwilę wychodzili już na ulicę. Dobra jest, rzucił Jędrek już za drzwiami. Jeden konwojent i jeden tajniak w cywilu. Wichniewicz skinął głową. Podał mu bilet, który rano kupił na dworcu. Tak jak umówione. Jedziemy w tym samym wagonie, ale oddzielnie. Za plaweczem założę szalik na szyję. To będzie znak, że zabieramy się do roboty. Tak jak umówione, powtórzył Jędrek. Do peronu nie zamienili ani słowa. Dopiero gdy zobaczyli Mika, Wichniewicz zbliżył się do niego, wyciągnął papierosa. Tamten podał mu ogień. Pierwszy wagon za parowozem, powiedział wyraźnym szeptem. W porządku. A ludzie są w wagonie? Tak. Oni zajęli tylko jeden przedział. Trzymajcie się. Trzymaj się, stary. I postaraj się dojechać. Wichniewicz zaciągnął się głębiej papierosem i ruszył w kierunku parowozu. Bukowy szedł kilka kroków za nim. Pociąg ruszył ospale. Zachybotało wagonem, zadzwoniły bufory, koła zastukały na spoiwach szyn, a w oknie w zwolnionym tempie przesuwał się mglisty krajobraz. Zwały węgla, wieża ciśnień, czerwone wagony towarowych pociągów. Dalej już pola i domy w kępach nagich drzew. Lasak patrzył chwilę na puste pola, na wzgórze wznoszące się łagodnie stopniami cienistych miec. Na wzgórzu rosło kilka świerków. Widać je było na tle siniejącego nieba. Przypominały zakapturzonych pokutników klęczących w głębokim śniegu. Pociąg rozpędził się, szyny zadzwoniły weselej. W tym wzmagającym się rytmie więzień znajdował ulgę. Lecz do tej pory nie mógł zrozumieć, jak to się stało, że towarzysze odnaleźli go w preszowskim więzieniu. Kiedy w nocy w izbie komendanta zobaczył Wichniewicza, był tak zaskoczony, że zrodziło się w nim podejrzenie. Może Antek pracuje z Niemcami? Może właśnie przez niego oddają go w ręce gestapo? Jednak pojawienie się na dworcu Jędrka Bukowego rozwiało wszelkie wątpliwości. Teraz już wiedział, że chcą go odbić. Spojrzał na cywila, który leniwym ruchem wyciągnął z kieszeni kurtki papierosy. Tamten, jak gdyby wyczuł, czego pragnie, podsunął mu pudełko. — Zapal — powiedział szorstko. Lasak uniósł skute ręce. Cywil z zakłopotaniem wyłuskał szybko papierosa i wsunął mu go między wargi. Potem poczęstował żandarma. — Nie palę. Od miesiąca nie palę. Wyjaśnił żandarm bezbarwnym głosem. Żona powiedziała, że dłużej nie wytrzyma, bo całe noce kaszlałem. Wyjaśnił na usprawiedliwienie. Cywil uśmiechnął się nikle. Podał Lasakowi ognia. Ten zaciągnął się dymem, lecz papieros mu nie smakował. Uniósł skute dłonie do ust, ujął papierosa między palce, rozejrzał się, gdzie by go zgasić.
Cywil spojrzał gniewnie, jak gdyby chciał go skarcić. Po chwili wyrwał mu papierosa, rzucił na podłogę i z wściekłością zdusił butem. — Niemieckie lepiej ci będą smakowały — powiedział z nutką pogróżki. Lasak milczał. Przymknął na chwilę oczy, żeby opanować atakujące go drżenie. Nie wiedział, czy drży z zimna, czy ze wzrastającego podniecenia, ale czuł, że całe dygoce i zimny pot występuje na rozpalone czoło. I wiedział, że za chwilę zacznie szczękać zębami. Zastanawiał się chwilę, co Jędrek i Wichniewicz mają zamiar zrobić. Przypuszczał bowiem, że jadą w tym samym wagonie. Nie widział ich jeszcze. Miał jednak takie wrażenie, że stale ktoś przechodzi pod zasłoniętymi szczelnie drzwiami i wpatruje się uporczywie, jakby chciał przeniknąć wzrokiem przez brudne firanki. Może czekają, żeby dał im jakiś znak. Postanowił za wszelką cenę wyjść z przedziału. Poruszył się więc nerwowo i nagle wstał. Cywil poderwał się gwałtownie. — Co robisz? — A nic — odparł spokojnie Lasak. — Ja tylko za potrzebą. — To nie miałeś czasu w więzieniu? Lasak wzruszył bezradnie ramionami. — Nie miałem. Tajniak żachnął się gniewnie, jak gdyby chciał go uderzyć, lecz wnet opuścił ręce i skinął na żandarma. — Wyprowadźcie go. — Tylko uważajcie. Żandarm dźwignął się ociężale. Karabin, który do tej pory trzymał między kolanami, przewiesił przez zgięte ramię i pierwszy otworzył drzwi. Cywil wyprzedził ich. Stanął w otwartych drzwiach. W korytarzu trzej podpici żołnierze raczyli się wódką. Za nimi na owiniętym w zielony brezent tobołku siedziała drzemiąca chłopka. Z lewej, za drzwiami prowadzącymi na platformę, stał rosły mężczyzna w narciarskim stroju. Cywil pchnął te drzwi i głosem nieznoszącym sprzeciwu zwrócił się do nieznajomego. — Przejdźcie do korytarza! Tamten schylił się. Wolnym ruchem podniósł z podłogi plecak i nie spiesząc się, przedefilował przed otwartymi drzwiami. Lasak poznał Bukowego. Jędrek rzucił mu spokojne spojrzenie, jak gdyby chciał powiedzieć — jeszcze nie pora. Przecisnął się między żołnierzami i stanął pod oknem przy drzemiącej babinie. Żandarm pchnął więźnia. — No jazda! Pociąg piął się pod górę. Lokomotywa pracowała ciężko, jakby jej brakło oddechu. Zdawało się, że to masa rozdygotanego żelastwa przebija się wolno przez ścianę z mgły i śniegu. Za zapoconymi szybami panował już mrok. W wagonie zrobiło się luźniej. Po drodze wysiadła już część pasażerów, pozostawiając w przedziałach płachty rozrzuconych gazet, zmięte papiery po jedzeniu, zapach wilgotnych okryć i kożuchów. Zostało jeszcze trzech pijanych żołnierzy i babina siedząca na owiniętym w brezent tobołku. Kobieta tkwiła na korytarzu jak kwoka na swoim gnieździe. Drzemała z głową opadającą na piersi. Tylko od czasu do czasu, kiedy się ocknęła, otwierała szpary zaspanych oczu i cichym głosem pytała żołnierzy, czy to już plawecz. Żołnierze coraz głośniej śpiewali ukraińskie piosenki. Bukowy domyślił się, że są to Rusini z łemkowskich wsi, rozrzuconych w górach wzdłuż granicy. Nie zwracał na nich uwagi. Unikał rozmowy. Przed plaweczem, kiedy w zamyśleniu stał z czołem opartym o chłodną szybę, jeden z nich, śniady, z cienkim wąsikiem, baczkami i skośnymi nieco oczami, podszedł do niego. Chwiał się, a w rękach trzymał butelkę, borowiczki i szklankę. — Co tak sami stoicie? Napijcie się z nami! — zagadnął po słowacku ze śpiewnym ukraińskim akcentem. — Dziękuję — odparł spokojnie. Żołnierz niezrażony odmową nalał pół szklanki wódki. — Jedziemy na urlop! — zagadywał wesoło. — Na ruskie święta! Napijcie się! Chodźcie do nas! Bukowy zawahał się, lecz wnet pomyślał, że zręczniej będzie napić się w korytarzu. — Dobrze, ale tylko jednego. Wyjął z jego zaciśniętych palców szklankę z grubego szkła. Uniósł ją. — Wesołych świąt! — A wy skąd? — zagadnął tamten zdawkowo. — Ja ze Spisza, z Jurgowa. Odparł, trzymając wciąż szklankę w dłoni. Żołnierz objął go badawczym spojrzeniem.
Pewno w góry, na narty. Mam jedną sprawę do załatwienia w Lubotyniu. Bo tak się wam przyglądam, wyglądacie na sportowca. Bukowy wypił wódkę. Była mocna. Pachniała żywicą i jałowcem. Chciał jak najszybciej skończyć tę rozmowę, lecz w tej samej chwili w przedziale, w którym wieziono Lasaka, ktoś się poruszył. Na firankach zafalował cień i nagle w drzwiach ukazał się cywil. Na ramiona miał narzuconą kurtkę, krawat rozluźniony, twarz zmiętą i zmęczoną. Zapalał papierosa. Naraz spojrzał ukosem w ich stronę i zaczepnym głosem zwrócił się do żołnierza. A wy co tak po rusińsku śpiewacie? Nie znacie słowackich pieśni? Żołnierz stężał na chwilę, jego cienkie wąsiki drgnęły, a oczy nabiegły oleistym blaskiem. Po swojemu śpiewamy, powiedział wyzywająco. To nie koszary. Na urlop jedziemy. Bukowy cofnął się przezornie, lecz tajniak był już przy żołnierzu. Energicznym ruchem zarzucił na ramiona kurtkę i zapytał nieznoszącym sprzeciwu głosem. Z jakiego pułku jesteście? Ja? Przeciągnął tamten śpiewnie. Z przedziału wysunęły się głowy jego kolegów. Młody blondynek o zadartym nosie zawołał po ukraińsku. Hrynio, czego chce od ciebie ten cywil? Żołnierz wzruszył ramionami. Nie wiem, zapytaj lepiej jego. Tajniak sprężył się nagle, jak gdyby szykował się do ataku, a jego głos zabrzmiał wysoko i gniewnie. Z którego pułku pytam? Trzeci żołnierz, dziobaty o małych błyszczących oczkach, zaśmiał się, odsunął tego z wąsikiem, stanął przed cywilem. A pan nie wie, że to tajemnica wojskowa? Tak nas uczyli, dorzucił blondynek. Cywil jednym ruchem wyszarpnął z kieszeni marynarki legitymację służbową. Mignął nią przed oczami żołnierzy. Jestem z żandarmerii. Dawajcie swoje przepustki. Bukowym targnął niepokój. Zrozumiał, że sytuacja staje się coraz groźniejsza. Nie spuszczając oczu z cywila, cofał się drobnymi kroczkami, byle odsunąć się od żołnierzy. Tajniak zahaczył go ukośnym spojrzeniem. A wy? Może też z nimi? Teraz wszyscy na niego skierowali oczy. Chciał coś powiedzieć, lecz ten z cienkim wąsikiem uśmiechnął się kpiąco i uprzedził go. Nie widzicie, że to cywil? Tajniak jeszcze chwilę patrzył na Bukowego, lecz wnet wyrwał z ręki żołnierza przepustkę. Podniósł wzrok na kawałek zadrukowanego papieru. Pociąg zaczął zwalniać. Za oknami przesuwały się zamglone światła, zarysy budynków. Potem zapiszczały hamulce. Zbliżali się do stacji kolejowej. Bukowy odetchnął z ulgą. Dłonią przetarł szybę i przez mgnienie oka zobaczył białą tablicę z napisem Plawecz. Wśliznął się do przedziału. W kącie zobaczył Wichniewicza, okrytego wiszącą nad nim lodonową kurtką. Antek wychylił spod kurki pobladłą twarz. – Co się stało? – zapytał szeptem. – Cholera, jakaś głupia historia z żołnierzami. Póki opasiło się wszystko, teraz trzeba będzie uważać. – Siedź spokojnie – rzucił ostrzegawczo. Potem poprzez uchylone drzwi spojrzał na korytarz. Tajniak zapisywał coś w notesie, lecz dwaj żołnierze przyciskali się już do wyjścia. – To już Plawecz – szepnął Wichniewicz i bezwiednie spojrzał na zegarek. Było 9:40. – Która godzina? – zapytał Lasak Tajniaka. – 9:30. Tajniak spojrzał nieco zdziwiony i nagle jego wąskie wargi przyłamał ledwo widoczny uśmieszek. – 9:30 – powtórzył. – Za 20 minut będziemy na miejscu. W oczach więźnia zobaczył przerażenie i jeszcze coś, jakiś błysk, którego nie mógł odgadnąć. – Człowieku, co się denerwujesz? – odezwał się żandarm. – Niemcy też ludzie, nie zrobią ci krzywdy. Lasak syknął, jak gdyby chciał rzucić przekleństwo i skierował wzrok na swe skute ręce. Ech, gdyby nie te kajdanki, pomyślał. Gdyby nie te kajdanki. Spojrzał na zasłonięte drzwi. Tamci chyba już nie przyjdą. Co się stało? Dlaczego tak przeraźliwie cicho? Słychać tylko było dudnienie kół, jak gdyby ziemia pod nimi wzdychała. A Lubotyń coraz bliżej. Nagle czas zaczął galopować.
Jak do tej pory się dłużył, tak teraz uciekał z przerażającą szybkością. Czas człowieka straconego. Dajcie zapalić, powiedział stłumionym głosem. Cywil, nie spiesząc się, wyciągnął z kieszeni paczkę papierosów. Już wyłuskiwał jednego, gdy nagle za drzwiami odezwały się czyjeś kroki, a po chwili ktoś mocno zastukał. Tajniak wstał, jak gdyby go ktoś pociągnął w górę za kołnierz. — Kto tam? — zapytał napiętym głosem. Nikt nie odpowiedział, tylko znowu odezwało się walenie w drzwi, a potem ktoś mocno szarpnął klamkę. Tajniak zamienił z żandarmem spojrzenia. Ten wolno przysunął do siebie karabin. Cywil, jakby tylko na to czekał, jednym ruchem odsunął firankę i wtedy Lasak za taflą szyby zobaczył Wichniewicza. Trzymał w ręce papierosa i spokojnymi gestami pokazywał, że prosi o ogień. Był to tak nieoczekiwany i zaskakujący widok, że cywil na chwilę zbaraniał. Potem przekręcił zapadkę, otworzył drzwi. — Czy mogę prosić ognia? — powiedział Wichniewicz po niemiecku. Tajniak rzucił żandarmowi zdumione spojrzenie, potem wolno sięgnął po zapałki. — Przepraszam — dodał Wichniewicz i dziwny uśmiech przemknął przez jego napiętą twarz. — Przepraszam, ale nie ma nikogo w wagonie. — Proszę, proszę — wybełkotał po niemiecku cywil. Pierwsza zapałka złamała się. Mały ogienek z sykiem poleciał na podłogę. Dopiero drugą cywil podsunął Wichniewiczowi i w tym samym momencie otrzymał cios w brzuch. Zatoczył się. Żandar uniósł karabin, lecz nie zdążył wystrzelić, bo w tym momencie, jak spod ziemi, zjawił się Jędrek Bukowy. Zakotłowało się w ciasnym przedziale. Bukowy skoczył na ławkę, czymś twardym, owiniętym w gazetę, walnął żandarma w łeb. Ten wydał krótki, jękliwy okrzyk i bezwładnie osunął się na podłogę. — Wyrywaj! — wrzasnął Bukowy do Lasaka, napiętym do ostateczności głosem. Lasak odepchnął leżącego mu na nogach żandarma, rzucił się do drzwi. Przed sobą zobaczył wiejską kobietę, odepchnął ją, był już na platformie. Skutymi rękami chwycił klamkę. Nie puściła. Wtedy nadbiegł Bukowy, szarpnął do góry klamkę, pchnął drzwi wagonu. Kłęby białej pary uderzyły ich w twarz. Jędrek jedną ręką uczepił się oblodzonej poręczy, drugą chwycił Lasaka za ramię. — Skacz! — zawołał. Lasak stał chwilą jak pływak nad mętnym nurtem wody. Bukowy pchnął go rozpaczliwym ruchem, potem zawisł na jednej ręce i rzucił się w mroczną czeluść. Przez chwilę wydawało mu się, że znalazł się w próżni, lecz wnet uderzył plecami o twardy śnieg. Zwinęło go, przekoziołkował, stoczył się ze stromego nasypu. Na chwilę przywarł rozpaloną twarzą do śniegu. Było mu prawie dobrze. Wnet jednak zerwał się na nogi, spojrzał w stronę oddalającego się pociągu. Zobaczył nikły blask czerwonej latarni, a potem światła rozpłynęły się w mroku. — Nie zatrzymali pociągu! — przemknęła radosna myśl. W tej samej chwili usłyszał wołanie Wichniewicza i zobaczył wyłaniającą się z mozołem jego sylwetkę. Bez słowa ruszyli wzdłuż nasypu. Brnęli po kolana w mroźnym i sypkim jak cukier śniegu. Nagle Bukowy zobaczył leżącego przed nim Lasaka. Przeraził się, rzucił się na ziemię. Złapał Jaśka za ramiona i uniósł go. — Jasiek! Jasiek! — wyszeptał. — Co ci jest? Lasak otworzył oczy. Chwilę patrzył na Bukowego, jakby nie chciał uwierzyć, że to on, a potem wydusił załamującym się głosem. — Nic mi nie jest. Nic. Tylko jestem cholernie zmęczony. To była bardzo ciężka noc. Początkowo chcieli jak najszybciej oddalić się od torów. Obawiali się, że żandarmi zatrzymali pociąg i zorganizują pościg. Uciekali więc na przełaj przez las. Noc była głucha, przepastna, a śnieg leżał głęboki. Brnęli na oślep, nie wiedząc, dokąd idą. Po godzinie morderczej ucieczki Lasak poczuł, że opuszczają go siły. Skute ręce krępowały mu ruchy, a kajdanki głęboko wrzynały się w przeguby. Wiatrówkę i rękawice zostawił w pociągu, więc mróz dokuczał mu coraz bardziej. Zdawało mu się, że kostnieje. Starał się dotrzymywać kroku tamtym dwóm, lecz co chwila potykał się w głębokim po kolana śniegu.
Bukowy zauważył to pierwszy. Zaczekał na niego. — Jak się czujesz, Jasiek? — zapytał z obawą w głosie. — Ej, płono! — odparł z wysiłkiem. Jędrek ściągnął swoje rękawice, nasunął je na dłonie Lasaka. — Cholerne kajdanki — powiedział. — Żeby można było je rozkuć. — To nic, żeby tylko można gdzieś odpocząć. Jestem wypompowany, nie daję już rady. — Jeszcze trochę, Jasiek, jeszcze trochę. Bukowy chwycił go pod ramię. Lasak oparł się z ulgą. Ruszyli wolno. Szli jeszcze może pół godziny, aż napotkali polankę, a na jej skraju szopę, której tutejsi górale przechowywali siano. Bukowy obszedł ostrożnie szopę, a kiedy przekonali się, że nie grozi im niebezpieczeństwo, wyrwał z drzwi skopel. Szopa po sam dach zawalona była sianem. Wygrzebali więc wielką dziurę, ułożyli się ciasno obok siebie, narzucili na wierzch siana i tak, dygocąc z zimna, zapadając w krótkie chwile snu, dotrwali do rana. O szarym świcie Bukowy pierwszy wygrzebał się z legowiska. Nałamał suchego chrustu i za szopą pod zwisami gałęzi rozpalił ognisko. Grzali się w milczeniu. Antek Wichniewicz wyjął z plecaka kawał węgierskiej paprykowej słoniny. Kroił ją na grube plastry. Bukowy z grabiałymi rękami łamał czerstwy chleb. Lasak pochylił się nad ogniskiem. Wysunął przed siebie skute, spuchnięte dłonie, jak gdyby całe ciepło chciał zgarnąć dla siebie. — Bez styjo! — zaklął po góralsku. — Żeby mieć chociaż pilnik! — Pilnikiem nie przepiłujesz tej stali — rzucił spokojnie Bukowy. — Za twarda! Wichniewicz nadział na patyk kawałek słoniny. Piekł ją chwilę nad ogniskiem. — Słuchaj — zagadnął ostrożnie — oddali ci pasek? — Oddali. Ale plecaka ani butów nie mam. Plecak się znalazł. Jest u tokacza, uśmiechnął się Wichniewicz. W kilku zdaniach opowiedział mu historię zasypanego przez lawinę tajemniczego mężczyzny, a kończąc zapytał. Może ty wiesz, kto to był ten facet? Lasak wzruszył ramionami. Człowieku, chciałbym wiedzieć, bo wtedy, kiedy wszedłem do domu Burycza, zdążyłem zobaczyć jego czarne półbuty i zaraz dostałem w łeb. A jak się ocknąłem, nade mną stała ta babina. Roześmiał się i zażartował. Jak anioł, który spadł z nieba. A ja byłem bez butów, nart, bez plecaka i wiatrówki. I bez dokumentów, dodał Bukowy. Widać, że mu najbardziej zależało na papierach. Ja go rozumiem, wtrącił Wichniewicz. Facet miał nóż na gardle, był bez wyjścia. Każdy z nas na jego miejscu zrobiłby to samo. No tak. — zamyślił się Bukowy. — Jednego tylko nie mogę pojąć. Dlaczego pchał się w góry? — A co miał zrobić? — zaśmiał się Lasak. — Była przecież obława. Uciekał. W górach najbezpieczniej. — Może to był ktoś z naszych? — powiedział Wichniewicz. — Polak. Uciekał z więzienia i chciał się dostać do Zakopanego. — Może... — urwał nagle i palcami zdjął z patyka skwierczącą słoninę. — Zresztą... Trudno teraz dociec. Dziwna historia. I zdaje mi się, że nigdy nie rozwiążemy tej zagadki. Jedli z wielkim apetytem, a gdy skończyli, Wichniewicz wyciągnął z kieszeni mapę. Usiadł na pieńku, mapę rozłożył na kolanach i przyglądał się jej w skupieniu. Nagle pokazał palcem. Zdaje mi się, że my tu gdzieś jesteśmy. Myślisz? Zapytał Bukowy. W każdym razie na wschód od torów. Ile mogliśmy zrobić kilometrów? Niewiele. Szliśmy najwyżej 2 godziny i w takim śniegu 5, 6. Ja też tak myślę. Wichniewicz tarł chwilę policzek. Cholera. A do tych rozstajów, gdzieśmy się umówili z Mikiem, jeszcze kawał drogi. Gdybyśmy nawet... To nie ma sensu, przerwał mu ostro Bukowy. Co? Zdziwił się Wichniewicz. No bo pomyśl. — powiedział Jędrek z rozwagą. — Nie wiemy, czy Miko tam dojedzie. Przez całą noc padał śnieg. Warunki jeszcze gorsze niż wczoraj. — Przecież umówiliśmy się z nim. Będzie czekał. — A jak nie dojedzie, to co wtedy? Wichniewicz złożył mapę. — Właśnie. Co wtedy? — Do węgierskiej granicy nie dojdziemy. Bukowy spojrzał na Lasaka. —
Ten uniósł lekko skute ręce. Rzucił z naciskiem. Ja, bracie, nie ręczę za siebie. Wichniewicz z pasją trzepnął mapę. To co robić? Jest tylko jedno wyjście, powiedział spokojnie Bukowy. Do Polski, dokończył za niego Lasak. No jasne. Stąd do granicy jest blisko i wszędzie lasy i góry. A jak będziemy po drugiej stronie, to nie zginiemy.